Dzień dobry, ja jestem Nerwarga, przed Państwem jak zawsze prawdziwie polskie patchnoty, patch 11.20. I to już jest patch, który na Worldsy nie ma wpływu. Jak coś, Worldsy zaczęły się dzisiaj, faza play-in, trochę nudy, ale można pooglądać, jeśli nie macie co robić, że tak powiem. Ale ten patch już na Worldsach nie będzie, także to już jest wszystko for fun, może nie for fun, tylko raczej dla po prostu solo kolejki, także taka sytuacja. Zostawcie kciuka, zostawcie suba, dajcie znać znajomym, że zmiany są. Lepiej, żeby wiedzieli, że Amumu został potężnie znerfiony na przykład i będzie słaby. Lecimy z tym, mili państwo. Po pierwsze właśnie Amumu dostaje nerfa na Q. Po pierwsze zabierają mu tutaj 20 damage'u na ostatnim poziomie. I koszt many zwiększają mu tutaj aż o 40 na pierwszym levelu, czyli o 70. No i to oczywiście Amumu na supporcie to bardziej chodzi, że jest za bardzo potężny. No dziwnie ta gra ewoluowała, że Amumu jest grany na supporcie, no ale jest jak jest. Do dżungli też to oczywiście trochę boli, ale w dżungli jednak mamy ten wbudowany mana regen, jeśli jesteśmy w lesie, także jako tako się da żyć, że tak powiem, Amumu. A na supporcie, no trochę będzie gorzej, a nawet bym powiedział, że bardzo gorzej, bo no jednak te mana koszty zjadają tą mumię bardzo mocno. Dalej, Darius dostaje buffa do dżungli, było 7 sekund i z levelami się zmniejszało, teraz będzie 5 sekund, także bardzo duży buff, bo jeszcze z tego co wiem, Darius maksuje W jako ostatnie, prawda? Bo najpierw jest Q, później jest E, bo tam jest chyba przebitka pancerza, nie? Więc to jest naprawdę konkretny buffik do Dariusa na linię pewnie, no i też w sumie w teamfightach, no ogólnie fajny buff. Czy mnie to cieszy? No ja raczej nie, bo nie lubię Dariusa, irytująca postać, ale no jakoś tak bardzo go nie było widać ostatnimi czasy, więc no niech mają coś od życia. Dalej, Eliska, również postać, która w tym sezonie jakoś przez Riot nie była za bardzo lubiana, dostawała chyba 3 nerfy i teraz w końcu jakiś buffik dla niej, więc 21 HP dostaje o ki i przyrost pancerza jeszcze to jest zwiększony o 0,65 co poziom. Spoko, ja wiele razy mówiłem w tych patch notesach, że nie do końca rozumiem, czemu ta Eliska dostawała nerfy, bo nie było jej widać aż tak często. Teraz dostaje buffa, no i ciekawe z tym, czy będzie jakoś częściej widywana, bo tak jak mówię, ja osobiście bardzo rzadko kiedy widziałem Eliskę, jak grałem, więc no nie wiem skąd się to brało, ale buffik zawsze spoko, ale wiadomo, Eliska to jest postać, która po prostu w early game jest mega mocna, a później raczej odpada. Więc no nie wiem. Ale okej, okay, no te HP-ki i pancerz jest na pewno w porządku w early game'ie chociażby. Dalej, Hecarim, czyli postać troszkę zapomniana po tam nerfach potężnych, tak samo zresztą jak i Udyr. I Udyr też od razu powiem, że dostaje buffa. Więc jego W, czyli leczenie, dostaje 4 sekundy na pierwszym levelu. I W też Hecarimem się maksuje jako ostatnie. Więc to jest naprawdę miły buffik. I do tego jeszcze leczenie zwiększają o 30. Tak o. No, Hecarima raczej się już nie gra pod chemtanka i ogólnie pod tanka, tylko raczej jeśli chcecie go grać, no to trzeba go grać agresywnego, jakieś Trinity Force'y, albo Divine może i jakieś tam, wiecie, Steraki, Black Cleavery i te sprawy. No i ten buffik, no, jest pomocny, ale no na pewno nie będzie to taki Hecarim, jaki był kilka miesięcy temu, to na pewno. Ale zawsze coś. Dalej, Irelia dostaje nerfa na swoją pasyweczkę. Skalowanie na maksymalnej liczbie ładunków z 30% AD do 20%. No, Irelia jest potężną postacią, zwłaszcza jeśli chodzi o laning phase, no bo skacze sobie po minionach, duże leczonko i ta pasywka po prostu daje tyle obrażeń, że jest ona OP po prostu na laning phase. W teamfightach to różnie bywa, bo trzeba skillowo zagrać, ale na granie, na Irelię na linii, no to jest po prostu tragedia i no przynajmniej tyle, że tą pasywkę coś jej robią spoko. Dalej, Jarvan dostaje nerfy. No Jarvan i na topie, i na dżungli, i też niektórzy nawet na supportie Jarvana już wciskali, jak się gra z Kalistą na przykład, więc coś trzeba było z tym zrobić, także pasyweczka z 10% do 8%. I co ciekawe, to jest właśnie zmiana, którą dali mu 4 patche temu, czyli 2 miesiące. Także 2 miesiące grania Jarvanem i wypada. No, jak to Riot? Daje buffa, a później zabiera. Nieładnie. Dalej, Shen dostaje buffka. Przepraszam, nerfa. 10 tarczy
10 tarczy mu zabierają. To jest ciekawe, bo pamiętam, że jakiś czas temu była taka trochę, może nie meta, trochę moda na Shena, że się go grało. Ale tak ostatnio raczej uciekł, że tak powiem, bo raczej te wszystkie Kamille, Fiory, inne Irelie właśnie weszły do mety i taka jest meta. A tu z kolei Shen dostaje teraz nerfy. No trochę spóźnione jak dla mnie, ale okej, spoko, niech im będzie. Dalej, Singed dostaje nerfy. Znowu, nie wiem skąd się to bierze, aczkolwiek dostał Singed tego buffa na Erkę ostatnio, że tam grywa złący i tak dalej. Więc no, pewnie stąd się to wzięło, także zabierają mu 20 damage'u na E na ostatnim poziomie i do tego skalowania obrażeń o 15% mu zmniejszają. Okej. Okay. Nikt nie lubi na Singeda grać, irytująca postać, ale czy aż tak dobra? Kurczę. No, najwyraźniej tak, skoro nerfią. Niech i będzie. Dalej, Talia. Talia mocno weszła do mety po ostatnich tam zmianach na Q, no i dostaje nerfa 5 punktów procentowych na Q. Bardzo mało, powiem szczerze. Myślałem, że mocniej ją tutaj uderzą. Kurczę, szczerze, nie wiem, czy te 5% tak wiele zmienia. Wydaje mi się, że ona wciąż będzie ok. Jakiś gość w ogóle wbił, kurczę, chyba Challengera. Nie jestem pewny, czy Challengera, ale wbił jakieś bardzo duże elo, właśnie grając z Talią, miał około 70% win ratio. Co pokazuje, że ta postać jest po prostu mega dobra na solo kolejkę. Także jeśli szukacie maina do dżungli, to polecam się tą Talią zainteresować. Aczkolwiek z Talią jest tak, że ona jest albo turbo dobra, albo turbo słaba. No, aktualnie jest turbo dobra, ale znając Riot i to, jak to wszystko działa, no to pewnie w następnym patchu też dostanie jeszcze nerfa i zapomnimy o niej na kilka miesięcy. Tak to zazwyczaj jest Talią. Odkąd wyszła ta postać, to Riot po prostu no, nie potrafi tej postaci zbalansować, niestety. Taka sytuacja. Dalej, Udyr. Tak jak wam mówiłem, Udyr i Hecarim buffy dostają. Na RC, czyli na Feniksie, dostaje 10 na początku i na końcu dostaje 35, przeliczę. 35, tak. Przelicznik jest taki sam. No, ja osobiście nie tęsknię za Uderem, aczkolwiek no lubię tę postać, bo gram nią od, kurczę, nie, trzeciego lub czwartego sezonu. Jeśli jest dobra, to nią gram. No to są miłe buffy, na pewno. I kurde, że jestem ciekawy, czy nie będzie jakiegoś lekkiego powrotu do Udyra, tak szczerze wam powiem, ale się zobaczy, buffik jest przyjemny i taki solidniejszy niż ten Hecarima, bym powiedział. Tak myślę, tak uważam. Lecimy dalej. Mandat, przedmiot, imperialny mandat dostaje buffka. Dodatkowe pierwsze trafienie zwiększone o 15. I obrażenia zadawane przez oznaczenie imperialnego mandatu będą prawidłowo przypisywane sojuszniczemu bohaterowi, który zużyje to oznaczenie. Okej, okay, czyli jakby... Okej. Okay. Znaczy, no to jest okej, okay, a to jest tylko błąd, no dobra. Ogólnie mandat nie jest popularny za bardzo, ale jest aktualnie takie combo, które się nazywa Nami Lucian. I jak na Nami zbudujecie ten mandat, to Lucian wywozi wszystko w pizdu. Także polecam sobie to spróbować, bardzo fajne duo, jeśli gracie duo bota. Jest mega mocne, a teraz będzie jeszcze silniejsze, co ciekawe. No. Porażenie, czyli smajcik, dostaje nerfa. Leczenie ze smajta po prostu zmniejszają o 5 punktów procentowych. No ciekawe w sumie podejście, tak naprawdę. Często jak są jakieś pojedynki na rzece, że tam jakiegoś kraba sobie smajtuje jeszcze coś, no to pewnie ma to znaczenie. Chociaż też jak niekiedy dżunglera łapiesz w dżungli, to z tego smajta rzeczywiście się leczy bardzo dużo. No chyba ma to sens. Wydaje mi się, że okej. Okay. Ogólnie dla dżunglerów nie powinno mieć to większego znaczenia, jeśli chodzi o czyszczenie dżungli. Bardziej chodzi o to właśnie walki w lesie i to leczenie od tego smajta. I jeszcze obozy w dżungli, ponurnik, czyli to jest chyba grąb, tak? 4 damage mu zabierają i tak samo też skalniaki 4 damage zabierają. Okej, czyli zabierają to i też takie rzeczy dają. Spoko. Clash Mistrzostw będzie... Od 11 października. Mecze 16-17 w moje urodziny. Na pewno będę grał. Dzięki Riot Games. Tak naprawdę to nie będę. Błędy pomijamy sobie. Sporo ich. No, co się dziwić. Troszkę zbugowana jest gra. Nie, no nikt tego nigdy nie powiedział chyba. I mamy skiny. I tu mamy chromy. I jeszcze mamy tutaj info o Thrashu. Że można sobie go za RPki kupić. Spoko. Popka. Dawno nie widziałem w sumie. Syndra, okej. Okay. Do Syndry w ogóle jakiś taki lekki rework graficzny będzie, ale to chyba za 2 tygodnie dopiero. Ale bo od razu powiem, albo za miesiąc.
Nie jestem pewny. Nami, okej. Yomi. Po co kupować skina do Yomi? Jej nawet nie widać. No, lecz cały czas jest tylko na tym. Na kim siedzi? Okej. Czyli to znowu Nami? Chwila, co tu się stało? Nami? Aha, Nami i Fiora. A, to jest Nami, to jest Fiora. Okej. Fajny ma mieczyk z oczkiem. Spoczko. Morgana. Kurczę, ostatnio próbowałem Morganę w dżungli grać. Nie polecam. Już nie działa. Ale ma rzeczywiście argumenty przekonujące, żeby kupić tego skina. Poppy. No milutka. Fajnie. Fajny ma kapelusz ta Syndra. Ty, ta Nami wygląda zajebiście, muszę przyznać. Trójząb ze świeczkami. Ale super jest ten skin do Nami. Kozak. Gdybym grał, to bym pewnie kupił. Yumi. W sumie śmiesznie z tą dniową gębą. I Fiorka. Jakąś dziwną ma twarz ta Fiora, czy nie? Czy mi się wydaje? Jakaś taka. Nie wiem. Nie przekonuje mnie ta Fiora. Not really. Są fajniejsze chyba skiny. Tyle, mili Państwo, taki paczek. No, szczerze powiedziawszy, myślałem, że troszkę więcej zrobi ten Riot. Jako, że to już jest, no, patch, który nie wpływa na Wolcy. A tutaj tak w miarę. Na spokojnie, ale no pamiętajcie, że jeszcze mamy miesiąc do końca sezonu, także pewnie też nie chcą jeszcze aż tak bardzo po prostu zmieniać gry i dopiero tam w presezonie będą jakieś turbo konkrety, aczkolwiek Riot powiedział, że ten presezon nie będzie jakiś taki bardzo wywrotowy, także zobaczymy, co to będzie. Dziękuję pięknie za zobaczenie, zapraszam na streamy, inny film na YouTube i życzę Wam miłego dzionka, bye bye.